Niesmaczny żart Kuby Badacha z sopockiej sceny. Mówił o ataku paniki. Zrobiło się niezręcznie. Pierwszego dnia Polsat Hit Festiwalu w Sopocie to Kubie Badachowi przypadło poprowadzenie jubileuszowego koncertu z okazji 30-lecia pracy artystycznej Andrzeja Piasecznego. Zanim powitał na scenie słynnego artystę i główną gwiazdę koncertu, postanowił zażartować sobie, ale nieco niezręcznie. Już wiemy przecież, że nabijanie się z dolegliwości psychicznych do niczego dobrego nie prowadzi. 24 maja, występem zwieńczającym pierwszy dzień Polsat Hit Festiwalu, był jubileuszowy koncert Andrzeja Piasecznego. Artysta wyśpiewał swoje największe hity, a nawet wzruszył się na scenie, gdy przyjaciele ze świata show biznesu złożyli mu życzenia. Ale zanim w ogóle wyszedł na spotkanie z publicznością, w oryginalny sposób zaczął zapowiadać go kolega z branży, wokalista i aspirujący konferansjer Kuba Badach. Kuba Badach chciał być śmieszny, ale nie wyszło? Mówił o ataku paniki. Nie dalej jak 5 lat temu, bo w 2019 roku dziennikarz Filip Heiser wywołał skandal w Dzień Dobry TVN. Odegrał wówczas atak paniki na antenie. Wybuchł wielki skandal, a opinia publiczna nie zostawiła na nim suchej nitki, wszak to niezbyt dobry temat do nagrywania się czy parodiowania. To popularne zaburzenie lękowe zdaniem ekspertów dotyka choć raz w życiu zdecydowaną większą część populacji. Ale są i tacy, którzy z atakami paniki walczą latami. Kiedy Kuba Badach poruszył więc ten temat w swoim żarcie, publiczność nawet się nie zaśmiała. Zgromadzeni w sopockiej Operze Leśnej festiwalowicze zaczęli klaskać dopiero gdy Badach wyraźnie ich do tego namówił. Co dokładnie powiedział, gdy wszedł na sopocką scenę? Wiem, że oczekiwaliście kogoś przystojniejszego, kogoś młodszego, Badach rozpoczął swój wstęp przed występem Andrzeja Piasecznego. Niestety, nie dalej jak przedwczoraj zadzwonił do mnie Krzysztof Ibisz i poinformował mnie, że to ja mam prowadzić ten koncert, dodał. I tu Badach zaczął dla żartów przytaczać rzekome słowa Krzysztofa Ibisza. Krzysztof mówi, Kubuś, ja wiem, będziesz debiutował w roli konferansjera, możesz dostać ataku paniki, ale nie przejmuj się, załatwiłem to z sopocką publicznością, że na dzień dobry, dla otuchy, dostaniesz od nich brawa, zażartował Kuba Badach przed powitaniem na scenie Andrzeja Piasecznego. Czy takie rubaszne żarty na ten temat były w ogóle na miejscu?